Pomysł na akcję Czyste Tatry wziął się przede wszystkim z idei do sprzątania. Chcemy pokazać, że nie warto śmiecić. Chcemy pokazać, że należy zabierać ze sobą puste butelki po piciu, papierki po jedzeniu i znosimy je ze szlaków, aby uniknąć przed sezonem dużej ilości śmieci w górach czy na plażach, bo nasz projekt rozrasta się na całą Polskę. Zatem tak sobie działamy i chcemy pokazać, że tych śmieci zostaje rzeczywiście coraz mniej z roku na rok. Jest tych śmieci troszkę, ale rzeczywiście ubywa ich z roku na rok. Jest tendencja spadkowa i to jest dobre. Natomiast jeśli chodzi o ilość wolontariuszy, to też jest zdecydowanie większa ilość. Wolontariusze na szlaki zabierają specjalnie przygotowane zestawy przez nas. Są to rękawiczki, a także worki na śmieci. Jeżeli są to grupy zorganizowane, przygotowaliśmy dla nich także workoplecaki, a workoplecaki używane są także dla osób, które idą w trudniejsze szlaki, gdzie, żeby nie trzymać worka na śmieci w ręku, a te śmieci są transportowane w specjalnym worku na plecach. Jeżeli chodzi o wybór tras, wolontariusze dobierają sobie według uznania. A tak naprawdę, tak jak podkreślałem wcześniej, jest to edukacja przede wszystkim. Nie zależy nam na tym, żeby w każdym koniecznie miejscu była jakaś ekipa sprzątająca. Ważne jest, żeby ci wolontariusze byli zauważeni przez turystów, żeby rozmawiali, żeby dowiedzieli się o tej akcji od samych tych wolontariuszy, żeby zastanowili się, dlaczego, komu się chce z całej Polski przyjeżdżać tutaj na 2 dni, żeby sprzątać Tatry. W tym roku przygotowaliśmy specjalną nowość dla naszych wolontariuszy, ponieważ wiemy, jak to jest wychodzić w górę o 5-6 rano i sprzątać je, a później, gdy wracają ze szlaków, są naprawdę zmęczeni. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy specjalną strefę wypoczynku Jana Niezbędnego. Tak jak hasło marki brzmi żyj wygodniej, postanowiliśmy też troszeczkę dać tej wygody naszym wolontariuszom, którzy zejdą ze szlaków, będą mogli wypocząć na naszej strefie wypoczynku, tam się napić zimnej wody i po prostu poodpoczywać na naszych materacach.